Właśnie znajduje się na nowej ulicy Breckiej, która właściwie jest już gotowa, ale Chmielna trochę gorzej wygląda. Chociaż prace na niej są też zaawansowane i drzew jest już dużo więcej niż było przed przebudową. A jak wyglądają teraz prace w lipcu 2024 tutaj na Breckiej i na Chmielnej? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, cześć Zanosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, tutaj prosto z przebudowy ulicy Chmielnej i ulicy Breckiej. Chociaż o tej drugiej będę mówić w drugiej części filmu. Natomiast na wstępie powiem mniej więcej, jak wygląda zakres, jeżeli chodzi o całą tą inwestycję, czyli przebudowa ulicy Chmielnej i Breckiej. Chodzi głównie o to, żeby wymienić całą nawierzchnię w tym miejscu, jeżeli chodzi o ten cały pasaż, ten cały deptak, który się tutaj znajduje, pozostawić go tylko łącznie dla pieszych, chociaż de facto już tak był wcześniej. Zlikwidować wszystkie miejsca parkingowe, pozostawić dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami koperty, no i oczywiście najważniejsze, aby się tutaj pojawiła nowa zieleń. W skrócie, na całej długości mają się pojawić nowe drzewa. Drzewa będą rozstawione od siebie w odstępach kilkumetrowych, tak aby w tych miejscach można było wstawić ogródki gastronomiczne. Pomijając to, na całej długości inwestycji oczywiście powstaną też nowe elementy i mniejsze, takie jak chociażby nowe ławki, czy fontanna, ktoś to będzie znawać po lewej, w sumie niedaleko kina Atlantik. Pod samym kinem Atlantik powstanie miejscówka do parkowania samochodów na kopercie dla osób z niepełnosprawnościami, a przy samym pasażu wiecha też trochę będzie więcej elementów zielonych wraz z nowymi ławkami, tymi pojedynczymi. Podobnie będzie przy ulicy Breckiej, tam również taki mały skwerek się pojawi z właśnie tymi elementami zielonymi. Jeżeli chodzi o trawę, to oczywiście nie będzie. Nie ma też zbytnio krzewów, głównie chodzi o nowe drzewa, które będą faktycznie chronić przed słońcem i po prostu też ochładzać tą całą przestrzeń od całego tego betonu, który dookoła się oczywiście rozlewa. Co ważne, w ramach tej inwestycji nie ma zbytnio realizowanych innych pozostałych prac, jeżeli chodzi o ruch samochodowy. Też nie ma zbytnio utrudnień. Na cały czas prac przejście dla pieszych zostało pozostawione, jeżeli chodzi o ruch samochodowy i dojazd do posesji. Raczej go tutaj jest, ale jest ciężki przez plac budowy. No i oczywiście dojazd dla pojazdów tutaj ciężarowych, które po prostu dojeżdżają do różnego rodzaju lokalów, też oczywiście w jakiś sposób został w tym miejscu pozostawiony. Tak mniej więcej wygląda w skrócie cała ta inwestycja. Miała się zakończyć do czerwca 2024. Jak widzicie, prace cały czas trwają i znając życie, będą trwały jeszcze przez najbliższe 2-3 miesiące. No, jest to długo realizowane, bo rozpoczęły się prace od dosyć trudnej realizacji, a mianowicie przekładania tu wszystkich sieci podziemnych i układania ich w nowy sposób, a te sieci w tym miejscu były stare i nie do końca było też wiadomo, jak dokładnie w tym miejscu były poukładane wcześniej, podczas poprzedniej przebudowy, która była realizowana tutaj dosyć dawno temu. Jak to wygląda aktualnie? Aktualnie możemy zacząć na ujęciach, że no, w zależności oczywiście od miejsca jest to dosyć ciekawie zaawansowane. Na tym odcinku przy nowym świecie widzimy doskonale, że nowych drzew jeszcze nie ma. Jeszcze w tych miejscach stają przekładki i dostosowanie docinki, jeżeli chodzi o całą przestrzeń do budynków. Część główna jest w miarę już całkowicie gotowa, jeżeli chodzi o docelową nawierzchnię, natomiast na pozostałym odcinku jest trochę gorzej. Tutaj z kolei w tym miejscu, gdzie taki trochę skwar jest zrealizowany, nowych drzew zbytnio nie będzie, bo drzewa w tej środkowej donicy już faktycznie były. One tam, ta sama donica jest teraz trochę betonowana po nowemu i jest to trochę tam wzmacniane, jeżeli chodzi o tamtą przestrzeń. Natomiast na pytanie całego tego sferu mają się tutaj pojawić oczywiście nowa nawierzchnia wraz z nowymi kopertami tam po lewej stronie mają być zlokalizowane dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast jak widzicie, nawierzchnia po części jest już faktycznie nowa, w starą kostkę poukładana, jeżeli chodzi o tą starą kratę. Natomiast nie zmienia to faktu, że jeszcze nie wszędzie faktycznie udało się to zrealizować i prace tutaj oczywiście cały czas trwają. Od niego dalej do placu pięciorogów już widzieliśmy w poprzednim odcinku 2 miesiące temu, że pojawiły się drzewa i one tutaj cały czas są, jest ich coraz to więcej. Oczywiście nie są jeszcze jakoś strasznie listne,
że tak to powiem. W skrócie, nie mają nie wiadomo jak dużo liści, więc też nie dają dużego cienia, ale w przyszłym i w kolejnym latach na pewno będzie coraz więcej tego cienia i będzie tutaj coraz się lepiej, przyjemniej żyło. No i po prostu też będzie po prostu cień, więc będzie można się schować przed tym słońcem. Mówię o tym teraz, bo faktycznie pewnie wiecie, że w ostatnich dniach było bardzo gorąco. Ja tutaj mam na przykład termometr ustawiony na słońce i pokazywał mi, że na słońcu było 45 stopni Celsjusza. No jest to po prostu bardzo duża temperatura i trzeba się chronić, oczywiście też trzeba pić, natomiast niemniej nowa przestrzeń miejska, która ma być dostosowana dla osób pieszych, powinna być też tak zrealizowana, żeby po prostu się móc schować w cieniach. Sam plac 5 rogów, jak dobrze wiemy, jest betonową powierzchnią z kilkoma drzewami. No tutaj cienie są z budynku, tutaj po prostu się znajdują w okolicy. Niemniej te drzewa takie są w betonie, bo tak na tyle po prostu pozwolił konserwator zabytków. Na Chmielnej udało się więcej tych drzew wcisnąć. No jest to dobra informacja, natomiast tak jak powiedziałem już to nie jeden raz, na placu 5 rogów nie dało się więcej wstawić elementów zielonych i też drzewa muszą wyrastać z betonu z uwagi na po pierwsze funkcjonalność tego placu, bo i tak po prostu każdy idzie na po najmniejszej linii oporu do danej przestrzeni i ten trawnik tam był całkowicie wydeptany, a po drugie po prostu też na więcej nie pozwolił konserwator zabytku. Z kolei tutaj pod kinem Atlantik oczywiście powstaje nowa fontanna i to się chwali oczywiście na nowa przestrzeń. Też tutaj będzie dość dużo nowych ławek i tam, gdzie nie było drzew, będzie ich więcej. Tu ogólnie to już wszystkie drzewa właściwie zostały posadzone i też jest ich całkiem dużo i to ładnie wygląda. Tutaj dostało też trochę dosadzonych nowych drzew przy samym pasażu wieka. Stare ławki, te długie, na których manele zazwyczaj leżały, już ich nie ma. Tam pojawiły się nowe, pojedyncze ławki. Zresztą zobaczycie je też na ujęciach, z tego co pamiętam, za chwilę wam pokażę. Ja się sobie chwalę te pojedyncze ławki w tego typu miejscach, bo po prostu nie będą tego typu osoby tam leżeć i spać i będzie to może przestrzeń faktycznie dla mieszkańców, którzy w tym miejscu będą sobie chcieli posiedzieć. Jak widzicie, tak wyglądają pojedyncze ławki. Jedyny ich minus, jaki jest i z jego całkowicie rozumiem, to jest to, że po prostu one są ustawione na stałe i nie da się ich przesunąć. Wiadomo, że gdyby dało się je przesunąć i po prostu je podnieść, no to wiadomo, że już by ich w tym miejscu nie było i zostałyby rozkradzione. Niemniej, no jednak faktycznie to jest taki minus, który faktycznie tutaj jestem w stanie odczuć. Natomiast są schowane pod drzewami i jest to nowa przestrzeń miejska schowana w tym miejscu, nawet z takimi elementami zielonymi, których tutaj dużo nie ma, czyli właściwie nawet tam trawnik może się pojawić, oczywiście już na zakończenie całej tej inwestycji. Tutaj z kolei pod tym blokiem zostały całkowicie zlikwidowane wszystkie miejsca parkingowe, które były jeszcze do niedawna, więc ten duży, wysoki blok tutaj nie ma żadnych miejsc parkingowych obok siebie. Ale na dalszym odcinku możemy, znaczy tam będzie jedna koperta postojowa do tam chyba 20 minut dla mieszkańców tego bloku, żeby po prostu mogli sobie chociażby coś wyładować ze samochodów. Także tam coś będzie zachowane spokojnie, nie jest jakoś tak tragicznie. Natomiast tutaj z kolei możemy zobaczyć tą nową fontannę, która powoli, powoli już faktycznie ma swoje fundamenty tutaj betonowane. Zbrojenie tutaj możemy zobaczyć, najprawdopodobniej kiedy wy to oglądacie, już tam faktycznie beton został wylany. Niemniej, jak widzicie, tutaj to powstaje, natomiast jeżeli ta fontanna jest w takim stanie, no to siłą rzeczy ta inwestycja będzie jeszcze powstawać przez najbliższe kilka miesięcy. Powiedziałem, że przez najbliższe około 3 miesiące też będzie realizowane, ale to mówię bardziej ze swojego doświadczenia, niż jakiekolwiek terminy zostały w ostatnim czasie podane, bo po prostu jest to już po czasie. No i będziemy sobie tak czekać, aż to faktycznie w tym miejscu będzie wszystko ukończone. Więc do tego czasu przejdziemy sobie tutaj jeszcze na ostatni odcinek ulicy Chmielnej, gdzie jest właśnie najmniej zaawansowanie, czyli właściwie tutaj od tej przestrzeni, od kina Atlantik, z tej szerszej, do samego placu 5 rogów. Nie mamy nawet docelowej jeszcze nawierzchni po środku. Tutaj dopiero się rozpoczęły większe prace, jeżeli chodzi o rozkop. No i w niektórych miejscach cały czas jeszcze jest stara nawierzchnia. Natomiast dalej mamy oczywiście ulicę Bracką, tutaj skręcimy sobie na prawo od właśnie placu 5 Rogów, która również jest realizowana w ramach tej samej inwestycji i o niej mogę powiedzieć więcej, bo jest właściwie już gotowa całkowicie po nowemu. Zresztą dokładnie jak ona wygląda możemy zobaczyć to sobie na ujęciach z ziemi, gdzie na monocyklu się po prostu przejechałem na części ulicy Chmielnej i całą ulicę Bracką. Tutaj jak widzicie są pojedyncze ławki, oczywiście też są te podwójne normalne ławki zrealizowane, w sensie nie podwójne, tylko po prostu takie duże ławki też są schowane. Natomiast jeżeli chodzi o całą nową ulicę, no to całkiem ładnie to wygląda. Nie będzie tutaj żadnych miejsc parkingowych, jak widzicie na naszym obrazku, tam gdzie jest trochę więcej przestrzeni będą poustawione słupki. Jest dosyć dużo nowych krzewów, dosyć dużo nowych drzew. Jest bruk, jeżeli chodzi o cały ciąg główny jezdny. Samochody tutaj mogą wjeżdżać i dojść do posesji, ale nie mogą nigdzie tutaj raczej parkować. No i to jest przestrzeń tylko wyłącznie na pieszych. Natomiast faktycznie ładnie to tutaj wygląda. Nie będę ukrywać, że mi się to podoba. To jest z kolei dookoła drzew. Niektórych pojawiły się takie stoliki, bez ławek, ale faktycznie w formie stolików. Jeszcze więcej pojedynczych ławeczek schowanych i tamta przestrzeń jest naprawdę bardzo ładnie zielona. I nie będę ukrywać, że to robi wrażenie. I tam faktycznie również są
te cienie, więc też jest na plus, jeżeli chodzi o wartość dodaną. Zresztą dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o przebudowie ulicy Chmielnej, Bracki. Czy wam się podoba to, co się wydarzyło na Bracki i czy sądzicie, że to, co będzie na Chmielnej, będzie podobnie tak samo dobrze wyglądać, albo może to jest w ogóle źle i to już wszystko źle wygląda. Niemniej dojechaliśmy do ulicy Chmielnej, gdzie jak widzicie, no drzewa od dołu aż tak, nie wiem, wielkie furory jak od góry z lotu ptaka. Natomiast niemniej faktycznie w najbliższym czasie będą się zmieniać, będą się oczy wyjście to rozrastać i będzie to coraz to większe i na to w sumie liczę, żeby te drzewa się tutaj rozrosły i taki dach właściwie z drzew tutaj się pojawił. Bo będzie to mogło być właściwie tutaj zrealizowane. W dalszym odcinku, jak widzicie, jest dosyć wąsko. No, ruch pieszy jest oczywiście utrzymany. Niemniej, no, nie ma tutaj właściwie tej możliwości przejazdu, czy też przechodzenia. Raczej na rowerze, czy czymkolwiek się powinno schodzić, żeby się wygodnie tutaj przechodzić. Na monocyklu jestem tej samej wielkości co pieszy, więc nie ma tego aż tak dużego problemu. Ale tutaj możecie też zobaczyć właściwie, że ten główny ciąg jest, jeżeli chodzi o nawierzchnię, już w miarę gotowy, natomiast te drogi, natomiast ta część ulicy Chmielnej przy samych budynkach jeszcze jest realizowana. Tutaj też tą donicę główną widać, gdzie są stare drzewa tutaj zamontowane, że tam faktycznie ta część główna jest trochę betonowana od nowa. Tu jest przestrzeń, jeżeli chodzi o chodnik, jeszcze nie przebudowana i to jest stara nawierzchnia. Więc to jeszcze będzie musiało być całkowicie wymienione w tym miejscu. W dalszym odcinku oczywiście widzimy nowe i stare drzewa, które są w tym miejscu zabezpieczone przed samą budową. Tu są te elementy, które były kiedyś. No i też widzimy, że sam chodnik w tym miejscu jest całkiem ładnie układany, jeżeli chodzi o tą kostkę, w ten wzór na tej całej długości. Ale dobrze, pokazałem wam teraz Chmielną od dołu i Bracką. Teraz przejdźmy do ulicy Brackiej z góry. No to taka, żebyśmy dokładnie ją całkowicie zobaczyli. Lecimy sobie od placu Pięciu Rogów, gdzie trochę tych oczywiście nowych drzew mamy. I na dalszym odcinku możemy zobaczyć, że faktycznie ulica Bracka jest już zielona i nawet to z góry z lotu ptaka widać, że tych drzew tutaj trochę nie jest. Przestrzenie pomiędzy drzewami oczywiście będą mogły być poukładane różnego rodzaju lokale, znaczy ogródki gastronomiczne. Nie wiemy na razie, czy jakieś tutaj się pojawią, bo z tego co pamiętam, tam w restauracji na ulicy Brackiej raczej zbytnio nie ma. No ale jak coś, oczywiście taka możliwość w tym miejscu nie jest pozostawiona, jakby była taka potrzeba. Z kolei dalej w drugą stronę możemy zobaczyć, że ulica Bracka oczywiście tutaj jest wciśnięta z tymi drzewami, w które wchodzą właściwie w różnego rodzaju okna tutaj. Na dalszym odcinku przy Zawlacem Pięciu Rogów jest ulica Zgoda. I ulica Zgoda już od najbliższego września i października będzie ponownie, znaczy będzie zamknięta dla ruchu samochodowego, właściwie i dla ruchu pieszego, będzie po prostu ograniczona bardziej, bo rozpocznie się podobna przebudowa jak i na ulicy Brackiej i Chmielnej. Również jeżeli chodzi o ulicę Złotą tam dalej, i ulicę Jasną, i ulicę Zgoda tam dalej do Sienkiewicza, no i o samą ulicę Sienkiewicza i ulicę Brokola, to wszystko w ramach inwestycji przebudowy ulicy Złotej i Zgoda będzie realizowane w ramach właśnie tej głównej przebudowy, czyli oczywiście likwidacji wszystkich miejsc parkingowych, likwidacji właściwie ruchu samochodowego w tym miejscu, budowy nowego placu miejskiego w miejscu starego tunelu ulicy Złotej, który się tutaj znajdował jeszcze do niedawna, no i po prostu też budowy nowej fontanny, która będzie właśnie w tym miejscu, gdzie aktualnie się znajduje jeszcze stara pochylenia do tunelu. Tu też zlikwidowane będą wszystkie miejsca parkingowe i wszystkie place parkingowe, natomiast to będzie zupełnie nowa przestrzeń miejska, którą będę wam pokazywać w najbliższym czasie. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak ten tunel ulicy Złotej aktualnie jest likwidowany, macie do niego teraz link w opisie i w karcie, bo tam faktycznie film z tej inwestycji mogliście zobaczyć ostatnio, chyba wczoraj, z tego co pamiętam. Zresztą zobaczymy, kiedy ten film się pojawi. Niemniej, to jak widzicie, mniej więcej tak wygląda cała ta przebudowa tych dwóch ulic. Ulica Bracka jest już właściwie gotowa. Ostatnie barierki właściwie były już po części demontowane, jak tutaj nagrywałem tą inwestycję w ostatnich dniach. Natomiast na ulicy Chmielnej jeszcze trochę sobie poczekamy, aż te wszystkie prace się zakończą. Jeszcze mam na myśli przez najbliższy, dłużej, nieokreślony czas. Bo jak widać, to trochę tutaj jeszcze tych prac po prostu pozostało. No, na Brackiej tutaj do przebudowy linii średnicowej raczej dużo się nie będzie działo, bo oczywiście wiadomo, że to się wszystko połączy z nowymi alejami zimskimi, które będą zwężone. Będzie dla nich tylko i wyłącznie bus pas, jeden pas dla samochodów, jak i również torowisko tramwajowe z drogą rowerową i nowym, dużym, szerokim chodnikiem jak na ulicy Świętokrzyskiej. Natomiast zanim to będzie realizowane, no to musi się zakończyć przebudowa linii średnicowej, a budowa linii średnicowej ma się rozpocząć dopiero w okolicach 2030 roku, więc siłą rzeczy będziemy czekać jeszcze na nowe aleje zimskie przez najbliższe, no pewnie dekadę znając życie, bo mamy dopiero 2024 rok. Przebudowa linii średnicowej ma trwać około 5 lat, więc dopiero w 2035 roku nowe aleje zimskie może poznamy. Ja mówię oczywiście o takich tych wszystkich datach optymistycznych, bo wiemy, że jak to jest z inwestycjami kolejowymi, raczej one nie idą szybko i raczej one się opóźniają. Tymczasem
Tak mniej więcej wygląda to wszystko w tym miejscu. Tu też jest jeszcze ulica Widok, która tu również będzie czekać na swoją gruntowną przebudowę, ale o niej na razie dużo nie wiemy. Podobnie jak nie wiemy, kiedy rozpocznie się przebudowa ulicy Kruczej, która jest niezbędna chociażby do połączenia całego przejazdu jako kontraruch dla rowerzystów na ulicy Nowogrodzkiej, co też jest planowane, ale na razie jeszcze czekamy. Ponownie, również ulica Żurawia będzie na całym odcinku miała kontraruch dla rowerzystów, czego jeszcze w aktualnym momencie nie ma. Tymczasem to było na tyle z tego materiału. Jeżeli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam was do zostania patronami i wznosza. Filmów z warszawskich inwestycji w ramach Nowego Centrum Warszawy jest całkiem dużo, bo właściwie te wszystkie inwestycje w centrum nagrywam. Niedługo rozpoczną się prace na ulicy Złota i Zgoda, jak powiedziałem. Prace tam mają się rozpocząć dopiero po wakacjach. Tam z kolei widzieliśmy most na Pragę, przy którym się właściwie dopiero teraz zakończyły ostatnie prace budowlane i teraz powstaje nowe przejście dla pieszych. Tutaj z kolei jest plac powstańcy Warszawy, gdzie parking na poziomie nawet minus 4 schodzi i o nim film zobaczycie w najbliższym czasie. Tam cały czas prace budowlane oczywiście są realizowane. Tutaj jest plac pięciu rogów, który mogliście też zobaczyć, jeżeli chodzi o przebudowę na kanale Wznosz w poprzednich latach, bo on już jest całkowicie gotowy. Mielną oczywiście będę pokazywać, tak jak cały czas powstaje, przez najbliższe miesiące, aż będzie to całkowicie ukończone. Chmielną nagrywam co 2 miesiące, więc kolejny film z tej inwestycji się pojawi za 2 miesiące. No i dalej jest oczywiście plac centralny, o którym też niedługo zobaczycie kolejny film, no bo też nagrywałem, jak tam wyglądają te prace i plac centralny jest podzielony dosyć mocno, jeżeli chodzi o zakres zaawansowania poszczególnych inwestycji, bo tam dużo się po prostu dzieje i dużo jest skumulowanych prac. No i też oczywiście jest likwidowany tunel ulicy Złotej, o którym też mieliście ostatnio film. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale z warszawskich inwestycji, no i nie tylko, również kolejowych, tramwajowych i innych filmach, jak chociażby zapraszamy do metra Karolin. Do zobaczenia już niedługo i znowu was pozostawiam jak w ostatnim filmie prosto w chmurach. Cześć!